Siemanko, za mną Wawel, czyli Kraków. Dokładnie 18.12, 11 lutego, czyli kolejna demonstracja przeciwko ACTA. Tym razem pomyślałem, że sprawdzę, jak jest w Krakowie, po dwóch warszawskich demonstracjach. Na razie jest kurcze, chociaż sytuacja się rozkręca, ale mróz tutaj przegonił sporą ilość osób. Z różnych stron jeszcze przychodzą. Dobra, kto jest kacze przeciw ACTA jest. Wodzireje z megafonami dobrze się starają. Co ciekawe, w odróżnieniu od warszawskiej demonstracji, że nie ma wzajemnego przekrzykiwania się, jeden nie przekrzykuje drugiego, tylko razem się te trzy różne megafony zbierają, co akurat dobrze wróży. Za mną gdzieś tam są siły porządkowe, ale na razie spokojnie, nic się nie zapowiada. Jest bardzo spokojnie, ludzie chyba czekają na jakieś mocne pierdolnięcie. Grzecznie, spokojnie, ale stanowczo, respekt dla organizatorów. Pilnują, żeby pochód się nie rozeszedł. Nawołują megafonami, policja pilnuje wszystkiego. Bardzo bezpiecznie i przede wszystkim no logo, za to wielki szacun dla wszystkich uczestników. Na taką demonstrację można byłoby się wybrać z całą rodziną, z dzieciakami. Nie może spawać poważnie. Yeah.
szacun dla wszystkich, którzy brali udział i dla organizatorów. To była naprawdę stanowcza i kulturalna organizacja. Nie wiem jaka liczebna, ale słyszycie co tam się dzieje. Było bardzo bezpiecznie i to jest taka demonstracja, na którą można przyjść z całą rodziną. Idę jeszcze pokrzyczeć.